Cześć moi drodzy, witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale w nowej serii pod tytułem Beauty Talk. Jeżeli jeszcze mnie nie znacie, to cześć, ja nazywam się Dominika, jestem studentką kosmetologii estetycznej i w tej serii będę chciała poszerzyć Waszą wiedzę z zakresu pielęgnacji twarzy i sprawiania, żeby ona była zawsze piękna i młoda. Zapraszam do oglądania. Tak więc w dzisiejszym filmie będziemy poruszać temat pielęgnacji w okresie jesienno-zimowym, czyli tym takim niefajnym okresie, który mamy teraz za oknem. Generalnie jeżeli chodzi o naszą pielęgnację, powiem Wam, co powinniśmy dorzucić, z czego zrezygnować, co dodać w naszej pielęgnacji jesienno-zimowej. Więc może na sam początek przypomnijmy sobie, jak prawidłowo powinna wyglądać nasza pielęgnacja. Więc zaczynajmy. Etap pierwszy to jest oczywiście demakijaż i odpowiednie oczyszczenie naszej skóry. Generalnie jeżeli chodzi o demakijaż, w ogóle o całą pielęgnację, powinniśmy po pierwsze sprawdzić i określić, jaki typ cery posiadamy. Ja posiadam cerę mieszaną, więc mi się przetłuszcza tutaj w strefie T. Bardzo często muszę tutaj przypudrować co nieco, żebym się nie świeciła jak psu jajca. Więc oczywiście demakijaż, czyli najważniejszy element naszej pielęgnacji, powinno się stosować dwuetapowe oczyszczanie. Czyli najpierw wykonujemy demakijaż, a potem będziemy myć naszą twarz. Jakie kosmetyki powinniśmy zastosować do demakijażu? Jeżeli chodzi o cerę mieszaną, czyli taką, jaką mam ja, mi super sprawdza się po prostu płyn micelarny. Dla innych może to być na przykład mleczko, czy te dwufazowe płyny micelarne. Ja osobiście preferuję płyn micelarny, bo najlepiej mi się sprawdza. Ja stosuję taki płyn micelarny z Perfekty, Perfect Soja. Bardzo fajny produkt, sprawdza mi się już jakiś czas, dlatego szczerze polecam dla osób z cerą mieszaną, a może też i nie tylko. Więc taki dokładny demakijaż i oczyszczenie naszej skóry będzie zapobiegało zanieczyszczaniu tej cery oraz jej przesuszaniu. Jeżeli wykonaliśmy już nasz demakijaż, kolejnym krokiem będzie oczyszczenie naszej twarzy jakimś płynem, emulsją, pianką, whatever, co Wam się fajnie sprawdzi, do cery właśnie tłustej, mieszanej. Ja bym proponowała tutaj użycie na przykład żelu albo pianki. Ja osobiście używam teraz pianki AA, tak się chyba nazywa ta firma. Nie jest zła, ale jakiejś rewelacji też nie ma. Oczyszcza twarz dokładnie, ale żeby było to jakiś taki must have, to nie. Wcześniej używałam z Bielendy właśnie, był też taki fajny żel. Ja Wam go wstawię tutaj, taki żółto-zielony i chyba do niego wrócę, jak skończy mi się ta pianka. Po umyciu bardzo ważne jest to, żeby nie wycierać swojej twarzy ręcznikiem albo co gorsza ręcznikiem kąpielowym. Pamiętajcie, że zawsze musimy mieć ręcznik i do twarzy i ręcznik do ciała. Nie wycieramy twarzy tym samym ręcznikiem, co wcześniej wycieraliśmy sobie co nieco. Więc najlepszym sposobem w ogóle na osuszenie naszej twarzy będzie delikatne osuszenie ręcznikiem papierowym. Albo jeżeli nie macie ręcznika papierowego, równie dobrze sprawdzi się też papier toaletowy, żeby tak bardzo, wiecie, nie pocierać tej twarzy. I tak samo bardzo ważne jest to, że w momencie wykonywania demakijażu nie powinniśmy pocierać naszej twarzy, ponieważ to będzie przyspieszało proces starzenia się naszej skóry i też powodowało różne podrażnienia, a tego przecież chcemy uniknąć. Drugi etap prawidłowej pielęgnacji to tonik. No ale właśnie, jak to jest z tym tonikiem? Używać go, czy go nie używać? Ja już słyszałam naprawdę bardzo dużo spekulacji na temat używania toników w codziennej pielęgnacji i pozwolę sobie tutaj powiedzieć swoje zdanie na ten temat. Generalnie jeżeli chodzi o toniki, one powinny nam przywracać prawidłowe pH naszej skóry, które mogą zostać naruszone, zniszczone w momencie oczyszczania naszej skóry. Moim zdaniem używanie toniku jest troszeczkę bez sensu. Z tego względu, że nasza skóra ma zdolność do samoistnego przywracania tego pH, więc używanie toniku jest naprawdę bez sensu, bo ani nam nie pomoże, ani nam też nie zaszkodzi, więc w sumie jak już macie użyć tego toniku, to jak najbardziej śmiało, nic Wam nie będzie, ale no moim zdaniem jest to po prostu bez sensu i ja nie używam. Ale jeżeli już decydujecie się na tonik, to ja preferowałabym tutaj toniki, które będą miały w składzie dużo witamin, które będą miały w składzie na pewno wyciągi z roślin albo kwasy, alfa-hydroksykwasy albo beta-hydroksykwasy. Naprawdę to już wtedy będzie super. Punkt trzeci naszej pielęgnacji to serum. Serum
żeby tak wam najprościej powiedzieć, to jest taki mocniejszy krem, który będzie zawierał w swoim składzie takie substancje aktywne, które będą łatwiej wnikały w głąb naszej skóry. Serum mają zazwyczaj taką konsystencję bardziej lekką, żelową, dlatego w wyborze serum powinniście kierować się składem. Fajnie, jeżeli serum zawierałoby alfa-hydroksykwasy, beta-hydroksykwas, a najlepiej jakby w swoim składzie posiadały witaminę C. O matko, witamina C to jest przewspaniały składnik wszystkich kosmetyków, w którym ja jestem naprawdę zakochana. Witamina C, możecie ją też znaleźć pod nazwą na przykład kwasu askorbinowego, bo to jest to samo. Będzie wam łagodziła podrażnienia, będzie wam rozjaśniała te przebarwienia, dodatkowo będzie też wpływała na procesy przeciwstarzeniowe naszej skóry, będzie ją bardziej uelastyczniała, będzie pobudzała też syntezę kolagenu, więc witamina C to jest naprawdę fenomenalny składnik. Natomiast jeżeli chcecie zastosować witaminę C osobno, czyli nie witaminę C jako skład jakiegoś kosmetyku, tylko witaminę C jako osobny kosmetyk, ja bym preferowała tutaj używanie witaminy C głównie w pielęgnacji porannej, z tego względu, że witamina C będzie nam też pomagała dodatkowo ochronić naszą skórę przed promieniowaniem UV, oprócz oczywiście SPF. Jeżeli będziecie stosować witaminę C, to pamiętajcie, żeby pod żadnym pozorem nie łączyć z kwasami, kwasem glikolowym, migdałowym czy też mlekowym, z tego względu, że ta witamina C w połączeniu z kwasami w ogóle nie zadziała. Chodzi o to, że witamina C właśnie powinna pogodzić podrażnienia, rozjaśnia przebarwienia, nawilża, działa przeciwstarzeniowo. I kwas glikolowy będzie na przykład działał bardzo nawilżająco, też będzie stymulował syntezę kolagenu w naszej skórze. No i przecież to połączenie brzmi jak idealnie dopasowane puzzle, ale nic bardziej mylnego. Jeżeli zastosujemy sobie witaminę C, kwas glikolowy czy też kwas migdałowy, mlekowy i tak dalej, to po pierwsze witamina C nie zadziała, a po drugie możemy nabawić się właśnie przebarwień czy też wyprysków, no a tego przecież nie chcemy. Ale nikt tutaj nie mówi, że stosowanie witaminy C i kwasu glikolowego jest jakby zabronione. Oczywiście można stosować te dwa składniki, ale w odpowiednim odstępie czasowym. To znaczy, najlepiej zastosować sobie witaminę C w pielęgnacji porannej, natomiast kwas glikolowy czy inne kwasy w pielęgnacji wieczornej. Wtedy wasza skóra wam za to na pewno podziękuje. Jeżeli też chodzi o przykład serum, który będzie zawierał witaminę E, chyba witaminy C tam nie ma, ale witamina E jest na pewno. Są też tam skwaleny, są też sterole roślinne. I mowa tutaj o produkcie firmy Nanoil. I to jest olejek żożoba, który właśnie w tym swoim składzie będzie posiadał tą witaminę E, która będzie działała antyoksydacyjnie, rozjaśniająco i super naszą skórę. Kolejny etap to nałożenie kremu. Krem powinniśmy podzielić sobie na kremy na dzień i na noc. Boże, to brzmi jak po prostu, jakbyśmy mieli stosować nie wiadomo ile kosmetyków, ale spokojnie, nie bójcie się. Jeżeli nie czujecie potrzeby, aby rano stosować jakiś krem, absolutnie nie musicie go stosować, naprawdę. Natomiast jeżeli potrzebujecie takiego dodatkowego nawilżenia w ciągu dnia, właśnie w takim okresie jesienno-zimowym, super sprawdzą się kremy bardziej lekkie, nawilżające. Natomiast na noc fajnie jest zastosować kremy albo nawet olejki takie naprawdę mocno, mocno nawilżające, bardziej skoncentrowane i odżywcze. Sprawdzą się fantastycznie, będą działały mega regenerująco na naszą skórę. No i uwaga, tutaj chciałabym obalić kolejny mit, czyli taki, że cery tłuste oraz cery trądzikowe nie powinny pod żadnym pozorem stosować kremów nawilżających. Bzdura, bzdura, bzdura. Oczywiście, że takie cery również potrzebują nawilżenia, bo jeżeli nie będziemy tego nawilżenia wprowadzać do naszej pielęgnacji, właśnie w przypadku cery trądzikowej i cery tłustej, a wiemy, że takie cery charakteryzują się nadmiernym wydzielaniem sebum, no to niestety, jeżeli nie dodamy do naszej pielęgnacji kremu, to tego sebum będzie wydzielane jeszcze więcej, bo skóra wprowadzi wtedy taki swój system obronny i właśnie tego sebum będzie wydzielała coraz, coraz to więcej, żeby tą skórę nawilżyć. A przecież w przypadku cery tłustej czy trądzikowej chcemy się tego nadmiaru sebum pozbyć, dlatego też trzeba ją odpowiednio nawilżać. Stosowanie kremów będzie nam też zapobiegało utracie wody z komórek naskórka, co jest bardzo ważne w utrzymaniu prawidłowego nawilżenia oraz napięcia. Dobrze, żeby takie kremy w swoim składzie posiadały mocznik,
Niacynamid to są bardzo fajne substancje nawilżające. Ceramidy czy też peptydy fajnie się sprawdzą w takich kremach. Ja osobiście używam kremu z firmy CeraVe. Początkowo byłam troszeczkę sceptycznie nastawiona, mówię, Jezu, tak dużo osób używa te kremy, to pewnie wiecie. Wszyscy polecają, bo dostają za to pieniążki. Ale po prostu z ciekawości chciałam sprawdzić i powiem Wam, że byłam naprawdę miło zaskoczona. Nie jest on taki ciężki, taki lepki, bo nienawidzę takiego uczucia. Jest taki delikatny, fajnie mi się sprawdza zarówno na dzień, jak i na noc, więc ja tutaj nie mam jakby takiego podziału, że na dzień inny, na noc inny. Ten CeraVe sprawdza mi się naprawdę fenomenalnie i jest mega wydajny, bo ja go kupiłam w kwietniu i dopiero teraz zaczynam widzieć, że coś tam mi się kończy, a mamy grudzień. Więc jest bardzo wydajny, myślę, że za takie pieniądze naprawdę super. I ostatni etap naszej codziennej pielęgnacji to oczywiście... SPF. SPF-y są naprawdę najważniejszym i takim fundamentalnym elementem naszej pielęgnacji. Jeżeli stosujemy SPF-y, to nie schodźmy poniżej SPF 30. To jest taka już najmniejsza dawka dla naszej skóry, bo poniżej nawet nie schodźcie, bo to nie ma sensu, to waszej skóry po prostu nie ochroni. Ja preferuję stosowanie oczywiście SPF-ów 50, bo jest to najwyższy stopień ochrony przed promieniowaniem UV i powinniśmy go stosować przez cały rok. Nie tylko wtedy, kiedy widzicie słoneczko na dworze, tylko przez cały rok, bo to słońce, pomimo tego, że nie wychodzi, to i tak ono jest. I tak przez okna się do was wdziera, działa na waszą skórę, na wasze ciało, więc cały czas musimy używać kremów z filtrem, które działają przeciwstarzeniowo. To jest najlepszy kosmetyk przeciwzmarszczkowy, który może tylko być. I pamiętajcie, że żadne zabiegi kosmetyczne, kosmetologiczne Wam nie pomogą, jeżeli nie będziecie mieć prawidłowej Waszej pielęgnacji. Każdy kosmetolog Wam tu powie, że aby utrzymać efekty pozabiegowe, to musicie mieć odpowiednio dobraną, prawidłową pielęgnację domową, bo to jest tak naprawdę fundament do tego, żeby Wasza skóra wyglądała ładnie, pięknie, żeby była nawilżona, miała piękny glow i szybko się nie starzała. A zabiegi takie w gabinetach kosmetologicznych powinny być dla Was jedynie dodatkiem, albo jeżeli już naprawdę macie jakieś problemy typu trądzik, to jak najbardziej warto stosować częściej takie wizyty u kosmetologów, natomiast oni też Wam o tym powiedzą, że nic Wam nie pomoże, żadne zabiegi, jeżeli tej prawidłowej pielęgnacji nie wprowadzicie w swoje życie. Jeżeli mamy mówić tutaj już o SPF-ach 50, to jest to naprawdę temat rzeka, bo tych SPF-ów jest całe mnóstwo. Ja stosowałam dużo, dużo, dużo firm. I takie, które mogę Wam polecić z niższej półki cenowej, to będzie na przykład Ivostin, albo Kolastyna, albo Bielenda. Z tego miałam właśnie takie najtańsze SPF-y. I powiem Wam, że sprawdzały mi się naprawdę w porządku, z tym, że ten Ivostin troszkę bielił twarz. Wtedy po prostu wyglądałam jak trup. Miałam taką białą twarz, ale to było tylko tak przez chwilę. Później już normalnie wracało do normalnego kolorytu i było wszystko w porządku. Bardzo zaskoczyła mnie Kolastyna, bo ja za tą Kolastynę zapłaciłam chyba 20 zł. Starczyła mi bodajże na miesiąc, chyba niecały. Więc też dosyć wydajne, no jak za te pieniądze. Konsystencja była taka lejąca, nie była lepka i przede wszystkim nie biliła twarzy. SPF 50 z Bielendy natomiast, tutaj uważajcie, jeżeli nie lubicie zapachowych SPF-ów. Ja właśnie wzięłam taki zapachowy, bo wcześniej stosowałam tylko bezzapachowe i generalnie nie miałam z tym żadnego problemu, że był to SPF zapachowy. Natomiast po takim dłuższym czasie stosowania po prostu ten zapach zaczynał mnie drażnić. Więc ja jestem zwolenniczką stosowania bezzapachowych. I jeżeli chodzi już o taką wyższą półkę cenową, to chyba mój najdroższy SPF był z firmy La Roche-Posay i naprawdę to jest strzał w dziesiątkę. Bardzo fajnie chronią skórę, jest naprawdę wysoka ochrona. Z czystym sumieniem mogę Wam polecić. Okej! To by było na tyle w temacie pielęgnacji jesienno-zimowej. Jeżeli podobał Wam się ten film, to dajcie oczywiście mi kciuki w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnicie ten filmik, pokażecie koleżankom, kolegom, rodzinie, komu chcecie. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek z serii Beauty Talk Wam się spodobał. Jeżeli tak, dawajcie mi znać koniecznie w komentarzu, jeżeli macie jakieś tematy, które chcielibyście poruszyć, macie jakieś pytania, na które szukacie odpowiedzi, bardzo chętnie na nie odpowiem. Także śmiało zapraszam do dawania propozycji na kolejne filmy, a ja tymczasem się z Wami żegnam. Było mi bardzo miło do Was porozmawiać. Całuję Was, pa, pa.